Żytomierz został jednym z pięciu miast, którego mieszkańcom poszczęśliwiło się usłyszeć znane i lubiane pieśni Stanisława Moniuszki w nowych aranżacjach i brzmieniach. 7 października w Filharmonii Żytomierskiej odbył się uroczysty koncert za udziałem uznanych muzyków i artystów Polski i Ukrainy. Jest realizacją i kontynuacją serii unikatowych w swoim rodzaju koncertów w ramach międzynarodowego projektu pod tytułem Moniuszko na różnych krańcach świata, którego zadaniem jest promocja narodowego kompozytora Stanisława Moniuszki w nowej etniczno-klasycznej odsłonie. Moniuszko na krańcach świata to inicjatywa Fundacji Polken Art, realizowana przy współpracy z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi oraz organizacjami polonijnymi. Kluczowym elementem imprez moniuszkowskich jest wspólne słuchanie, granie i śpiewanie utworów Stanisława Moniuszki. Organizatorzy zaznaczają, że ich celem jest, aby Moniuszko był kompozytorem rozpoznawalnym na świecie, jak Chopin, Paderewski czy Szymanowski. Moniuszko na sześciu kontynentach, który jest parafrazą projektu, który powstał przez, który zresztą został zrealizowany przez Marię Pomianowską, to jest Chopin na pięciu kontynentach. On uzyskał ogromny aplauz na świecie, jest grany na całym świecie. I ja pomyślałem, że Moniuszko, nie gorszy kompozytor, a może i ciekawszy chwilami, bo jednocześnie muzyka wokalna i operowa, w związku z tym dużo i operetka, żeby trochę tego Moniuszkę jakby przywrócić do życia. Również za sprawą Marii Pomianowskiej, która żywo przystąpiła do tego projektu. I tak powstał projekt Moniuszko na sześciu kontynentach. Będą to etniczne propozycje utworów Moniuszki zinterpretowane przez zarówno Marię Pomianowską, jak i muzyków z całego świata. Pierwsze nasze kroki skierowaliśmy tutaj na Ukrainę. Ponieważ jest nam blisko, jesteśmy sąsiadami, wspólnie razem żyjemy, wspólnie razem pracujemy i mnóstwo nas tutaj Polaków też mieszka, chociażby w Żytomierzu, prawda, to największa diaspora polska na Ukrainie. Sam ojciec polskiej opery pragnął, aby jego muzyka brzmiała nie tylko w teatrach operowych, czy w salonach arystokracji i szlachty. W swoje dzieła wplatał nuty muzyki ludowej, pochodzącej z tygla kulturowego tej części Polski, w której się urodził. Halka, flis i paria to sprzeciw kompozytora wobec niesprawiedliwości społecznej tamtych czasów. Stanisław Moniuszko był wybitnym polskim kompozytorem, tworzącym muzykę nacechowaną narodowo, która posiadając wplecione w swe kompozycje elementy o charakterze ludowym, do dziś przemawia do odbiorców wszystkimi swymi cechami. Polscy i ukraińscy artyści przygotowali specjalny program, składający się z różnych aranżacji muzyki polskiego kompozytora z wykorzystaniem instrumentów etnicznych. Suka, tak nazywa się jeden z niezapominalnych dzięki swojemu brzmieniu instrumentów, to unikalny muzyczny instrument zaprezentowany przez Marię Pomianowską z Polski. Thank you.
Publiczność żytomierska także usłyszała utwory sławnego kompozytora w wykonaniu solistów Elizawety Lipiciuk, sopran Ukraina, Natalii Kowalenko, sopran Polska, Marii Pomianowskiej, instrumentalistka, dawny polski instrument strunowy, suka biłgorajska, Polska. Serhija Bortnyka, tenor Ukraina, Wiktora Kowalskiego, baryton Polska, Aleksandra Czajkowskiego Ładysza, bas Polska, Jarosława Domagali, pianista Polska, a także zespołu instrumentów ludowych Narodowej Filharmonii Ukrainy, Rydni Naspiewy. Utwory dzisiaj zabrzmiały bardzo piękne, jak kameralne, tak i operowe, w bardzo fajnych aranżacjach, powiedzmy także. Po raz pierwszy takie aranżacje na taką orkiestrę instrumentów, powiedzmy, ludowych, które przerobione, to muzyka klasyczna, Moniuszko, które przerobione inaczej. Myślę, że to bardzo pięknie zabrzmiało, tak mi się wydaje, to, że już słyszałam jeszcze z zeszłych koncertów różne zdania. I bardzo się cieszę, że nam udało się zrobić coś takiego, czego jeszcze nikt nie zrobił. Projekt Moniuszko na różnych krańcach świata jest objęty wsparciem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Koncerty pod tytułem Moniuszka, Suka i Kozak w listopadzie odbędą się także w Iwano-Frankowsku oraz Tarnopolu.